Różaniec. Modlitwa jest bardzo często atakowana od strony protestantów. Zarzuca się nam katolikom, że jesteśmy bałwochwalcami. Zatem protestanci wysuwają wobec nas oskarżenie o to, że my traktujemy różaniec jako wielomówstwo, właśnie to przedstawione w Biblii jako błędne. To zdanie jest fałszywe, zuchwałe, gorszące, obraźliwe dla pobożności i Stolicy Apostolskiej oraz błędne. My dążymy do tego, żeby jak najwięcej tam zdrowa się odklepać i dzięki temu będziemy przez Pana Boga wysłuchani. Od tej strony zarzut protestantów jest chybiony. Tak jak powiedział Pan Jezus, jest to praktyka pogańska, błędna i nie na tym polega modlitwa. Dużo błędów, dużo ataków protestanckich wobec doktryny katolickiej pochodzi właśnie z tego błędu, że protestanci twierdzą, że wystarczy wiara, aby zostać zbawionym. Co więcej, ten właśnie błąd protestancki o tym, że ilość modlitw nie ma wpływu na ich skuteczność, to jest błąd potępiony wprost w jednym z dokumentów papieskich. Cześć, ja jestem Natalia, witam Cię na kanale Okiem Tradycjonalisty. Jeśli jeszcze nie masz zasubskrybowanego naszego kanału, to oczywiście zachęcam do tego, żebyś to zrobił i żebyś kliknął w dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi publikowanymi tutaj przez nas materiałami. Zachęcam Cię też do zerknięcia na naszego fanpage'a, którego prowadzimy ostatnio mniej ze względu na to, że Facebook ścina nam zasięgi. Zapraszam też na nasze Instagramy, mój i mojego męża, do których nazwy wyświetlają się gdzieś nade mną. Wszystkie linki oczywiście też znajdują się w opisie. I naturalnie zapraszam na nasz profil na Patronite. Możecie na naszym profilu na Patronite wesprzeć nas oczywiście finansowo i otrzymać różne benefity. Za wszelką pomoc, którą już od Was otrzymaliśmy, bardzo serdecznie dziękujemy. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni, cieszymy się, że nasz kanał może się dalej rozwijać. Cieszymy się, że nasze zasięgi powoli rosną, że nasze treści docierają do coraz większej ilości osób. Oczywiście jest w tym bardzo duża Wasza zasługa. Dziękujemy za wszystkie lajki, które nam zostawiacie, dziękujemy za wszystkie komentarze, które nam zostawiacie, za wszystkie wiadomości od Was i też za pomoc oczywiście i duchową, i finansową. Jesteśmy za to wszystko ogromnie wdzięczni i zapraszamy oczywiście do kontynuowania tego dzieła wspólnie z nami, do budowania społeczności wokół naszego kanału. Pozwolę sobie jeszcze przypomnieć, dlatego że podejrzewam, że doszło tutaj sporo nowych osób, dlatego że liczba subskrybentów w ostatnich dniach mocno nam wzrosła. Więc no, dla kogo przypominam, dlatego przypominam, a dla kogo jest to nowa informacja, dlatego jest to nowa informacja. Możecie skorzystać ze zniżki w księgarni Freedom. Link do tej księgarni internetowej też możecie znaleźć w opisie. Zniżka dla naszych widzów wynosi 10% rabatu i przy zakupach musicie po prostu podać kod tradycja. Dzisiejszy temat dotyczy jednej z najważniejszych dla nas, szczególnie dla nas, dla katolików, modlitw, którą jest różaniec, a która to modlitwa jest bardzo często atakowana od strony szczególnie protestantów. Zarzuca się nam katolikom, że jesteśmy bałwochwalcami, że to jest swoją drogą, że czcimy tak świętych, jakąś szczególną cześć oddajemy Matce Bożej, która według protestantów jej się nie należy. Według protestantów Matka Boża jest jedynie przykładną kobietą, a nie Matką Boga, jak to zostało orzeczone na jednym ze starożytnych soborów, że tytuł właśnie Teotokos, czyli Matka Boża, przysługuje Maryi. Jest to tytuł najbardziej zaszczytny. Nie wierzą również w to, że Matka Boża jest najdoskonalszym wzorem cud, któremu należy się szczególna cześć. Protestanci twierdzą, że do Matki Bożej modlić się nie należy, tak samo zresztą jak do innych świętych. Od razu może dopowiem, bo wiele razy słyszałam, że nam, katolikom, zarzuca się, że skoro mówimy, że modlimy się do świętych, to znaczy, że jesteśmy bałwochwalcami, bo nie modlimy się do Boga. Jest to oczywiście skrót myślowy. Kiedy mówimy, że modlimy się do świętych, to znaczy, że modlimy się do Boga przez świętych. Ale na co dzień, jak rozmawiamy na co dzień, to nie mówimy językiem teologicznym, czy nie zastanawiamy się aż tak bardzo nad tym, co mówimy, dlatego że zakładamy, że wszyscy i tak wiedzą, o co chodzi. Myślę, że każdy katolik, kiedy mówi, że modli się do jakiegoś świętego, to nie oznacza, że modli się tylko do tego świętego, tylko że modli się do Boga przez tego świętego. Dlatego, no, że jest podstawową prawdą naszej wiary, że źródłem wszelkiej łaski, źródłem wszelkiego dobra jest Bóg, a święci są takimi jakby kanałami, przez które może ta łaska do nas przepływać, przez które możemy tę łaskę
uzyskać. Niemniej to, że należy się modlić do świętych, że jest to praktyka ortodoksyjna, to temat na oddzielny odcinek, dlatego że w tym odcinku chciałabym odpowiedzieć na taki zarzut popularny właśnie wśród protestantów wobec katolików. Chodzi mianowicie o zarzut, że my, katolicy, wierzymy, że im więcej różańców odmówimy, tym bardziej będziemy przez Pana Boga wysłuchani. I wobec nas, katolików, wysuwa się właśnie takie oskarżenie, które motywuje się cytatem z Pisma Świętego, który brzmi następująco. Jest to cytat z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim go poprosicie. Zatem protestanci, posługując się tym cytatem, wysuwają wobec nas oskarżenie o to, że my traktujemy różaniec jako wielomówstwo, właśnie to przedstawione w Biblii jako błędne, dlatego że my dążymy do tego, żeby jak najwięcej tam zdrowa się odklepać i dzięki temu będziemy przez Pana Boga wysłuchani. Według protestantów tak wygląda nasze podejście do modlitwy. I względem tego oczywiście protestanci odrzucają praktykę modlitwy różańcowej. Mówię tutaj, tak jak powiedziałam, tylko o tym wielomówstwie, o tym, że różaniec jest skierowany do Matki Bożej i o tym, że przez różaniec otaczamy czcią Matkę Bożą, to jest inna sprawa. O tym powiem być może kiedy indziej, nie wiem, czy poruszę w ogóle ten temat, wydaje mi się, że to jest oczywiste dla wszystkich, ale być może kiedyś poruszę, że cześć, że oddawanie czci Matce Bożej jest praktyką prawowierną. Tutaj chcę się skupić tylko na tym właśnie wielomówstwie. Odpowiedzmy sobie zatem na pytania, które powstają nam przy rozważaniu tego problemu. Czym jest określone w Piśmie Świętym wielomówstwo? Wielomówstwo określone w tym fragmencie dotyczy pogan, którzy myśleli, że ze względu na to, że mówią wiele słów, że odprawiają wiele modlitw, będą wysłuchani. Opisana w tym fragmencie pogańska wiara, pogański sposób wiary, pogański sposób patrzenia na te sprawy dotyczące modlitwy polegał na tym, że zostajemy wysłuchiwani ze względu na to, ile zewnętrznych praktyk odprawimy. Poganie, których dotyczył ten fragment, wierzyli, że zostaną wysłuchani ze względu na swoje wielomówstwo. Czyli wierzyli, że Pan Bóg wysłuchuje ich modlitw. W zasadzie to nawet nie były modlitwy, dlatego że modlitwa w prawidłowym znaczeniu jest praktyką duchową, a więc wewnętrzną, przede wszystkim wewnętrzną. Poganie wierzyli, że ze względu na zewnętrzny akt zostaną wysłuchani. Zatem poganie wierzyli, że ze względu na to, ile zewnętrznie praktyk odprawią, jak dużo odklepią tych modlitw, to ze względu na to zostaną wysłuchani i przez ich Boga, przez ich bogów zostanie im zesłana łaska. Naturalnie, zarówno dla nas, katolików, jest to spojrzenie błędne. Tak jak powiedział Pan Jezus, jest to praktyka pogańska, błędna i nie na tym polega modlitwa. I my, katolicy, to wiemy. My, katolicy, powinniśmy przynajmniej to wiedzieć i tak to traktować, że modlitwa jest aktem przede wszystkim wewnętrznym i Pan Bóg nie wysłuchuje nas ze względu na zewnętrznie dokonane akty, ale przede wszystkim ze względu na nasze wnętrze. I to jest właśnie ten główny zarzut protestantów, który do nas jest kierowany. Czyli, że my traktujemy różaniec jako odklepanie pewnych formułek i oczekiwanie względem tego, że Pan Bóg nas wysłucha. Dlatego, że odklepaliśmy te parę tam formułek, tak? Odmówiliśmy te 150 zdrowaś Mario i oczekujemy, że to się Panu Bogu spodoba i że ześle nam żądaną, proszoną przez nas łaskę. Oczywiście my tego tak nie traktujemy. My traktujemy modlitwę w sposób ortodoksyjny, czyli w taki sposób, jak nauczył nas Pan Jezus. Czyli w taki właśnie, że modlitwa jest aktem wewnętrznym, którym pewne zewnętrzne rzeczy mają pomóc, ale najważniejsze właśnie jest nasze wnętrze. Zatem modlitwa jest wzniesieniem zarówno myśli, jak i serca do Pana Boga. I tak samo odprawiamy modlitwę różańcową, jak i każdą inną modlitwę, bo my katolicy, nie znamy w ogóle innego pojęcia modlitwy. Modlitwa nie jest dla nas zewnętrznym aktem, tylko modlitwa jest dla nas wewnętrznym
aktem. Zatem od tej strony zarzut protestancki jest oczywiście chybiony. My zachowujemy naukę o modlitwie taką samą, jaka była od początku, jaką przekazał Pan Jezus, jaką przekazali apostołowie i jaką następnie kontynuowali ojcowie Kościoła w szczególności. Bardzo dużo pisał o tym też nasz jeden z łacińskich, bardzo ważnych ojców Kościoła, papież Grzegorz Wielki. I w taki sposób doktryny na temat modlitwy kontynuowali kolejni święci, doktorowie Kościoła. I takiej nauki my, katolicy, się trzymamy. Zatem od tej strony zarzut protestantów jest naturalnie chybiony, dlatego że my nie traktujemy modlitwy jako czegoś zewnętrznego, my traktujemy modlitwę jako coś wewnętrznego. Ale jest jeszcze jedna kwestia, która dotyczy również tego problemu, a w której protestanci się mylą. Mianowicie, czy czas poświęcony na modlitwę ma wpływ na jej jakość. Jest to oczywiście związane z doktryną protestancką, do której wielokrotnie wracam, dlatego że tak naprawdę to jest źródło, od którego wychodzą wszystkie błędy i wszystkie ataki, no może nie wszystkie, ale dużo błędów, dużo ataków protestanckich wobec doktryny katolickiej pochodzi właśnie z tego błędu, że protestanci twierdzą, że wystarczy wiara, aby zostać zbawionym, a nie trzeba duszy oczyszczać po to, żeby stała się doskonała, wolna od przywiązań i gotowa na spotkanie Pana Boga. Dla protestantów ten, kto wewnętrznie wyraża wolę przyjęcia zbawienia w Chrystusie, jest już zbawiony. Tak? Czyli zbawia się przez samą wiarę. Dla katolika zbawienie nie przechodzi przez samą wiarę, ale przychodzi jeszcze przez przygotowanie duszy na zjednoczenie z Bogiem. Czyli jeśli jakaś osoba prowadziła na przykład przez długi czas rozwiązłe życie i nawróciła się w pewnym momencie, to ona w momencie, gdy mówi, że przyjmuje wiarę i wyrzeka się grzechu, nie jest jeszcze gotowa na to, żeby wejść do nieba. Taka osoba musi jeszcze odpłacić karę za grzechy, którą zaciągnęła grzesząc, i taka osoba musi jeszcze oczyścić swoje wnętrze po to, żeby mogła spotkać się z Panem Bogiem i oglądać Go w całej pełni, ponieważ jej dusza nie jest jeszcze w pełni oczyszczona, żeby tego dostąpić. I zgodnie z naszą katolicką wiarą, czas na ziemi jest nam dany właśnie po to, żebyśmy mogli tę duszę oczyścić. I zgodnie z naszą katolicką doktryną, skoro dusza jeszcze musi pokutować za grzechy, które popełniła, skoro musi oczyszczać swoją duszę, to czas na ziemi jest dany nam właśnie po to, żebyśmy tę swoją duszę mogli oczyścić. Nie jest tak, że jeśli odmówimy jakąś jedną modlitwę, nie jest tak, że jeśli powiemy, że już wierzymy, to jesteśmy już doskonali i możemy wejść do nieba. Tak nie jest. Jest tak, że jeśli powiemy, że wierzymy, wyrzekamy się grzechu i chcemy wejść do nieba, to musimy zadać sobie jeszcze tutaj, na tej ziemi, trud. Trud, który nas do tego doprowadzi. I z tego faktu wynika właśnie prawda mówiąca o tym, że ilość modlitw, jaką my odprawiamy, tak? Ilość modlitw, jakie my praktykujemy, ma również wpływ na nasze zbawienie. Nie jest tak, że odmawiając jedną prostą, krótką modlitwę, bardziej zasłużę sobie na niebo i bardziej oczyszczę się z grzechu, niż odmawiając więcej na przykład tych samych modlitw. I absolutnie nie przeczy to również prawdzie, że modlitwa jest przede wszystkim praktyką duchową, czyli wewnętrzną. Najważniejsze w modlitwie jest wzniesienie swojego serca, ale im więcej czasu na to wzniesienie serca poświęcimy w ciągu tego czasu, który został nam tutaj na ziemi dany, tym zawsze będzie lepiej, tym zawsze więcej się otworzymy. To jest po prostu logiczne. Nie ma tutaj jakby żadnego, nie wiem, nic ukrytego, nie wiem, nie ma tutaj nic nieoczywistego. Nie ma tutaj po prostu nic skomplikowanego, jest to coś bardzo prostego i oczywistego, tak? Im więcej się modlimy, im więcej sił w to wkładamy, im więcej czasu w to wkładamy, tym więcej zyskujemy dla siebie łaski. Dlatego, że podstawowym działaniem modlitwy jest zjednywanie nam łaski Bożej, czyli otwieranie naszej woli na Pana Boga. Im dłużej będziemy odmawiać jakieś modlitwy, im więcej sił w to włożymy, im więcej czasu temu poświęcimy w ciągu naszego życia, tym więcej postąpimy w doskonałości. Zatem ten błąd protestancki o tym, że modlitwa
że czas poświęcony na modlitwę, ilość modlitw nie ma wpływu na stan naszej duszy, wynika właśnie z tego, że protestanci myślą, że wystarczy powiedzieć wierzę, żeby być doskonałym. Cała reszta, która dzieje się po tym nawróceniu, po tej zmianie sposobu myślenia, tak, to są już jakieś tam owoce, które nie mają w ogóle wpływu na naszą duszę, bo jak my powiemy, że wierzymy, to już jesteśmy zbawieni. W rzeczywistości jest tak, że jeśli powiemy, że wierzymy i chcemy się nawrócić, to jeszcze musimy oczyścić swoją duszę. W tym nam właśnie pomaga modlitwa. I im więcej my tę modlitwę praktykujemy, tym bardziej nasza dusza jest oczyszczona i tym bardziej, tym lepiej przygotowujemy się na spotkanie z Panem Bogiem. To wielomówstwo wymienione w Piśmie Świętym dotyczy nie prawdy o tym, że trzeba jak najwięcej czasu poświęcać na modlitwę, ale dotyczy tego, że nie powinniśmy wierzyć w to, że jesteśmy wysłuchiwani ze względu na nasze zewnętrzne akty. Czyli, że jak najwięcej odklepiemy jakichś formułek, to przez to zostaniemy wysłuchani. Nie zostaniemy. My zostaniemy wysłuchani przez to, jak wiele serca włożymy w modlitwę i ponieważ takie są warunki, że zostaliśmy postawieni w takim okresie życia doczesnego, który został nam dany właśnie po to, żebyśmy się oczyścili, to im więcej go wykorzystamy, tym więcej łaski nam to przysporzy. Z tego wynika właśnie ta prawda. Co więcej, ten właśnie błąd protestancki o tym, że ilość modlitw nie ma wpływu na ich skuteczność, to jest błąd potępiony wprost w jednym z dokumentów papieskich pod tytułem Auctorem Fidei. Jest to dokument pochodzący z końca XVIII wieku. Wymierzony był w księcia Leopolda, który próbował na jednym z synodów forsować konkretne postulaty zaczerpnięte z masońskiego programu opublikowanego w Londynie w 1785. Potępione zostało zdanie, że zabobonne jest wiązanie skuteczności modlitwy i praktyk pobożnych z pewną ich liczbą. To zdanie jest fałszywe, zuchwałe, gorszące, obraźliwe dla pobożności i stolicy apostolskiej oraz błędne. Zatem wiemy, że dla skuteczności naszych modlitw ma znaczenie też to, ile czasu na nie poświęcamy. Wyobraźcie sobie osobę, która żyje normalnie, ma rodzinę, normalnie funkcjonuje, normalnie pracuje, normalnie ma też czas na odpoczynek, ale jest to osoba wierząca, ale na modlitwę poświęca tylko tyle czasu, że wieczorem odmówi jakąś jedną prostą modlitwę, bo przez resztę dnia nie ma, bo nie to, że nie ma czasu, tylko no, nie bardzo jej się chce, uważa, że nie musi, nie poświęca w ogóle temu życiu duchowemu za bardzo uwagi, w ciągu dnia nie rozmyśla też o sprawach duchowych, a cała jej modlitwa no, ogranicza się właśnie tylko do tego, że wieczorem odmówi na przykład Ojcze Nasz. Taka osoba nie ma za bardzo szans na to, żeby postąpić w doskonałości, dlatego że do doskonałości prowadzi stała i wytrwała modlitwa, do której zresztą Pan Jezus i apostołowie zawsze zachęcali. W chrześcijańskiej duchowości funkcjonuje określenie modlitwy nieustannej, która ma polegać na tym, że właśnie staramy się, żeby nasze życie było przesiąknięte modlitwą bez przerwy. Czyli żeby wszystko, co robimy, było dla Boga poświęcone. Żebyśmy zarówno poświęcali jak najwięcej czasu na modlitwę, taką modlitwę, czyli żebyśmy właśnie często klękali i do rozmowy z Panem Bogiem, a żeby inne jakieś prace, jakieś dzieła, które wykonujemy, były zawsze Panu Bogu poświęcone i przesiąknięte, żeby to nasze całe życie było przesiąknięte bogomyślnością. Wszyscy święci, którzy zostali świętymi, którzy zostali kanonizowani, którzy są nam podawani jako przykłady do naśladowania, wszyscy ci święci całe życie poświęcali modlitwie. Oczywiście czasami od momentu, kiedy się nawrócili, ale zawsze już w tym życiu nawróconym poświęcali bardzo dużo czasu na modlitwę i to właśnie pozwoliło im osiągnąć tak wysoki stopień doskonałości. Jest również starożytną praktyką modlitwa znana na wschodzie, która nazywa się modlitwą Jezusową. Jest to modlitwa polegająca po prostu na powtarzaniu pewnej sekwencji. Najczęściej jest to zdanie Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. To jest modlitwa, którą modli się większość mnichów wschodnich, nie tylko mnichów, również kapłanów i także ludzi świeckich. Jest to modlitwa praktykowana przez wielu wiernych chrześcijan wschodnich.
I ta modlitwa właśnie na tym polega, że cały czas powtarza się to samo. I nikt nigdy tam na pewno nie pomyślałby, że jest wysłuchiwany przez Pana Boga ze względu na to, ile razy powtórzy jakąś sekwencję. To jest modlitwa, którą po prostu staramy się praktykować jak najczęściej, jak najdłużej, żeby właśnie każda chwila tego życia była jak najbardziej przesiąknięta tą modlitwą. To nie znaczy, że my ze względu na to, że ileś tam razy powiedzieliśmy jakąś sekwencję, to ze względu na to Pan Bóg nas wysłucha. Oczywiście, że nie. My po prostu staramy się coraz bardziej otwierać na Pana Boga, korzystając z tego czasu, który został nam dany. I na tej samej zasadzie działa modlitwa różańcowa, którą po prostu staramy się odmawiać jak najczęściej, na tyle, na ile nam się uda, z ufnością, że Pan Bóg wysłucha tej modlitwy, ponieważ my podnosimy do Niego swoje serce i poświęcamy Mu przy tym jak najwięcej czasu. Także pamiętajcie o tym, żeby nie traktować żadnej modlitwy jako czegoś, co miałoby ze względu na jej zewnętrzny wyraz, jej zewnętrzną formę przynieść nam jakieś korzyści, ale żebyśmy w każdej modlitwie przede wszystkim skupili się na tej warstwie wewnętrznej, jednocześnie nie negując podstawowej prawdy, że jak najwięcej musimy się modlić po to, żeby właśnie osiągnąć świętość. Także tyle chciałam dzisiaj przekazać. Jeśli podobał Ci się filmik, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. Zachęcam też do napisania w komentarzu modlę się na różańcu w ramach manifestu, że różaniec jest praktyką ortodoksyjną, zgodną z Pismem Świętym, zgodną z nauką Chrystusa. I widzimy się w następnym odcinku.